Witam w odcinku 24 z Q&A 5 odnowienia. Z tej strony oczywiście jak zawsze was Lukaso Monato i przechodzę do części głównej związanej oczywiście z pytaniami. Gdyż dzisiaj nie doszło do części zagadkowej związanej z odpowiedziami. A czemu tak się stało, dowiecie się pewnie czegoś na końcu, po tych wszystkich pytankach, które mi pozostawiliście. Czemu takie trudne zagadki? A na co liczyłeś? Jak kiedyś wspominałem, stopniowo zwiększał ich poziom trudności. I na bieżąco to robię, więc nie powinieneś być zdziwiony. No to pojechałeś po bandzie z dzisiejszą zagadkę. Zagadką. Tak, wiem o tym. Idealnym, doskonałym autorytetem był Józef Stalin, Łukaszu? Pewnie był. Dla komunistów i dalszych ich następców. Niekoniecznie dla ludzi niezwiązanych z komunizmem. To teraz moja kolej. No to dajesz coś. A tańczę z twoją żoną, koleś. Nie podoba się to won. Gdy miał coś takiego zobaczyć, raczej bym nie wyszedł, tylko poszedł ale w twoją stronę i inaczej to rozwiązał. A jak? Zjadłem ci ostatnią nektarynkę. Nie podoba się to won. Tutaj nic nie będę o tym gadał, bo nie wiem, co to są na te nektarynki. Nie jadłem nigdy. Więc to miałbym na to gdzieś. Manmanchi, to smacznego jest? Manmanchi, będziemy znów coś jeść? Tam kojarzy mi się bardziej Manmanchi, to zdrowe jest. No coś takiego bardziej mi się kojarzy. Manmanchi, to obiadek jest? Nie, to co ja nie jestem pewien, to słowo znaczy, szczerze powiedziawszy. Nie wiem. Dunder się trzyma wiaderko? Nie wiem, zależy od odcinka. Może któryś trzymał wiaderko. Przyniosłem pani pizzę? Miałby przynieść on w wiaderku pizzę? Miałby przynieść? No to by było... dziwne. No oczywiście, że to pomysł dobry, bo w końcu mój, co nie? No oczywiście, jest to twój pomysł. Jedne pomysły są dobre, jedne nie. Zależy od pomysłu. A może niech osoba, która wygra w zagadki, będzie miała możliwość zrobienia własnej zagadki. Tobie może by to zadowoliłoby ciebie. Nie wiem czy każdego. Chociaż wychodzi na to, że na razie w punktacji ty byś przodował na obecną chwilę. Zresztą jutro wszystkiego zobaczycie. Stan punktów na dzień jutrzejszy. A o tym co będzie dla zwycięzcy pomyślimy jeszcze. Ślijcie pieniądze, bo nie mam ich. Ślijcie pieniądze pracować, nie chcę mi się. Wcale nie kradnę, to nie jest zabawne. Ślijcie pieniądze, mi sui. Nie wiem, czy ktoś tak przyśle pieniądze, skoro widzi, że nie chce ci się pracować. Raczej tym nikogo nie przekonasz. Czy na końcu odcinka świat wybuchnie? Skąd ten pomysł? Odcinek po co się skończy i tyle. Nic nowego. Czy koniec odcinka oznacza koniec oglądania? No jak odcinek się zakończy, to dalej nic po nim nie ma zazwyczaj. Co to za delikwent, co zginął w wypadku? W jakim wypadku? Czy ja o czymś nie wiem? Znałeś gostka? Niejaki Krystian Rzeziński? Nie, nie znam kogoś takiego. Chodzę do tej szkoły od 2 lat, ale jakoś gostka nie kojarzę. Też nie kojarzę, zresztą ponad połowy osób w tej szkole nie kojarzę. W końcu ponad kilkaset osób i skąd mam tu każdego kojarzyć? Łojka, Kojrze Gluska Gena? Nie wiem, ja takiego kogoś nie kojarzę. Nie, nie kojarzę. Gluska Gena. Kiedy nowy sezon Q&A? Na razie trzymam się przy tym sezonie, czy będzie coś nowego, coś odmienionego. Zobaczymy. W czasie. Przez serce do żołądka? Takie sposoby dla kobiety. Gotować dla mężczyzn, żeby posadować ich serca, ale to takie krótkotrwałe moim zdaniem skuteczność. Wchodzi do serca tam żołądek? No to trochę brzmi irracjonalnie raczej. Tak samo jak wchodzi do żołądka tam serce, też raczej by to nie było możliwe. Na logikę by to nie było możliwe. Czy baba to krew, a krew to baba? No przecież to jedno i to samo wychodzi z tego. Poprowadzisz mnie za rączkę? Błagam, już nie gadajcie mi o jakimś poprowadzeniu za rączkę, myśleniu za kogoś. Co wy? Przecież nie macie chyba kilku lat. Na pewno już macie wiek taki już bardziej, no, bliski dojrzałemu wiekowi.
czymś dorosłemu. Więc nie gadajmy tu o żadnym prowadzeniu za rączkę teraz. Następny odcinek w sobotę, jak widzisz, jest w sobotę. A czemu nie w piątek? Bo odcinki robi co dwa dni. Czy wiesz, ten burzo i goniec polityczny znowu zrobił o tobie odcinek? Nazwał go Co mój idol myśli o komunizmie. Tak, widziałem. Jest to po prostu krótkie nagranie z mojego odcinka. Jeb, takich ludzi jak on... Oj, od razu tak się o nim wyrażę, że naprawdę. Nie przesadzajmy już. Od razu już byś chciał... Żebym go, nie wiem... Że tak powiem... Kurde, nie mogę za długo słowa zrobić, żebym nim pogardził albo coś... Ja już taki skory nie jestem, żeby od razu do kogoś gardzić, tylko dlatego, że coś nagrał. Ogłoszenia parafialne? Nie, to nie są... Moje przemówienie nie było ogłoszeniami parafialnymi. Ale tu poważnie wyglądasz. Jak się robi coś w rodzaju przemówienia, to trzeba wyglądać poważnie. Oni chcą cię zniszczyć, nie daj się, Łukaszu. To pewnie, że się nie dam. Ja miałbym się dać komuś? Nie ma takiej opcji nawet, choćby nie wiem, co. Ja walczę z moją niedoskonałością. I tak trzeba robić. To było idealny autor, to Avicii? Nie znam tej osłupki Luka nawet w necie, czy coś takiego znajdę, ale nic nie znalazłem nawet w necie. Więc to jest coś wymyślonego, czy coś innego? YouTube'owy obóz zagłady? Nie wiem, czy YouTube'owy obóz zagłady ten byłby, to bardziej jakaś koalicja anty-Lukasomonatowa. Bardziej tak bym to określił, tych osób, to osoby, które postanowiły przeciwko mnie się zwrócić. Wierzę, że to się da przyszły majstry, chyba z trzy, jakiś łysol napakowany, a on był chyba ich bossem. I oni podmurówkę stawiali, a łysy z Brazys i nadzorował, lol. Ile trzeba zapłacić za takich majstrów? Nie wiem, zależy na ile się z nimi umówisz. Czy to wydatek z rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych? Skąd ja mam to wiedzieć, tam się nie znam, kto ile se żąda za usługi. Ale jak dobra ekipa, to wiadomo, że zawsze będzie, może być droższa. Jak myślisz, po jakim czasie koszta z tych majstrów się zwrócą? No zależy, do czego ich wynajmiesz. Mój Wacuś płonie, co on zrobić? Do wody i ugasisz, no, co więcej. Gdzie idziesz na wakacje? Raczej nigdzie, raczej zostaję w domu, tak jak to każdego roku. Może jak wygram w lotto, to cię na Karaiby samolotem zabiorę. No to byłoby ciekawe. Co, będziemy udawać piratów? Zobaczymy, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. No cóż, trzeba GTA nagrać, więc to byłoby na tyle z moich pytanek. No to nagrywaj, jeżeli to lubisz, no to idź nagrywaj GTA. Narta, zatem na razie, na obecną chwilę. Muszę udać się do fryzjera, a nie mam jak, co zrobić? Jak tak musisz, to powinieneś znaleźć jakiś sposób na to, no. Wszystko da się zrobić, ale trzeba chcieć, jakoś. Mam krzywego zęba, a nie stać mnie na aparat. I co teraz? Ciekawe pytanie. Raczej wątpię, żeby cię nie było stać. Trochę w to wątpię. Ale co, to, że masz krzywego zęba, nie znaczy, że od razu aparat na to trzeba. Nie wydaje mi się, żeby od razu trzeba było z aparatem tu wyjeżdżać. Co dzisiaj tuningujemy? Ja akurat na razie nic nie tuninguję. Cały czas popełnia ten sam błąd. Jak tego uniknąć? No czasami się popełnia te same błędy, ale trzeba właśnie próbować. Nie popełnia tych samych błędów. No nie jest to łatwe, ale trzeba próbować. Spotify make the best music in the world? Czy robisz najlepszą muzykę w świecie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ciężko mi znaczy ocenić, kto robi najlepszą muzykę. No nie wiem po prostu, szczerze powiedziawszy. Naughty? A tego to za bardzo nie wiem, o co może chodzić. Pretty girl? Piękna dziewczyna. Nie wiem, o jaką piękną dziewczynę może chodzić. 18.07 w piątek 14 czerwca. A coś się wtedy ważnego działo? Bo nie wiem. Chce mi się coś, ale nie wiem co. To musisz dowiedzieć się, co chcesz. Jeśli chcesz to zrobić. Wiesz, że nadajesz mojemu życiu sens? Serio? No nigdy tak nie myślałem o tym, że czyjemuś życiu nadaje sens. Pytanie ciebie o dziwne rzeczy to moje jedyne hobby? Nie wiem, jakie ty możesz mieć hobby. No każdy ma jakieś swoje hobby. Co
co sądzić o związku 18-latka z 12-latką? Dopóki nie dojdzie do jakiegoś kontaktu między nimi tego płciowego, to jeszcze jest to zaakceptowanie, bo kontakt taki kontakt płciowy między osobą jakimś tam wieku, a kimś poniżej 15 roku życia, to jest przestępstwo już nawet. A co sądzić o 18-latku, który chce pobić rekord świata i posiadać największej ilości dziewczyn naraz? Co myślę, że trochę to jest nierozsądne z jego strony. Że może mu to wyjść, dopóki panienki się o sobie nie dowiedzą. A wtedy nie chciałbym być w jego skórze. Czy posiadanie dwóch dziewczyn naraz jest złe? Jak się o sobie dowiedzą, to naprawdę może być nawet gorzej niż złe. A czy posiadanie dwóch dziewczyn naraz, które mają po 12 lat, jest jeszcze gorsze? Może nawet i gorsze. Jak zaczną ci dziewczynki takie histeryzować, to może być jeszcze gorzej. Ciężka ta zagadka. Stawiam na kobietę. Stawiacie na różne odpowiedzi. Co ty ostatnio takie trudne zagadki dajesz? Wyjaśniałem to panu Horiganowi. Stopniowo co odcinek zagadki będą miały wyższy poziom trudności. Tak jak już kiedyś mówiłem. Ci na dole tacyś fani Lejsów, czy jak? A ja wiem, jak chcą być fanami Lejsów, niech są. Ja im tego nie zabraniam. Znowu punkcik wleci? No chyba raczej nie. Załatwy punkt byś chciał. Jak wygonić muchę z pokoju? Jak się nie da wygonić, to łapka i plasnąć ją porządnie, a nie pierniczyć się z muchami. Co oni mnie tak tam na dole wyzywają? Wzywają. Czy ja wiem, wzywali cię gdzieś? Bo nie wiem. Nie widziałem, żeby gdzieś cię wzywali, ale mogłem coś przeoczyć. Mogłem patrzeć dobrze, ale mogłem coś przeoczyć, więc nie wiem. A tym oto sposobem dochodzę do końcówki tego odcineczka. Widać, jak pewnie widzieliście, nie pokazałem osób, które dały jakąś pewną odpowiedź, ponieważ z żadną z tych odpowiedzi bym się po części aż tak nie zgodził. Moim zdaniem chyba za bardzo dosłownie braliście te słowa. A w tą zagadkę, moim zdaniem, trzeba się trochę więcej wgłębić niż tylko strzelać jakieś gotowe rozwiązania. Naprawdę, trzeba by się w nią bardziej wgłębić. Ale widzę, że próbujecie jednak, to mogę tak zrobić, że mogą takie coś zrobić, że możecie jeszcze pod tym odcinkiem spróbować dać na nią odpowiedź. Poza tym, mogę dać małą wskazówkę teraz i za to nic nie pociągnę, żadnych no. Nie będzie żadnych tam no, ograniczeń. Czyli, że po prostu zostaną trzy osoby, które dadzą jakąś odpowiedź, a ja taką dam wskazówkę, nie oczekując niczego w zamian. Zresztą, gdzie położyłem tę moją karteczkę? Kurde, ona zawsze gdzieś mi zniknie. Bo wy tam gdzie szukaliście jakichś osób, jakichś ucieleśnień, jakichś tam, nie wiem, czy to właśnie jakichś tam emocji, tego typu spraw. A tu trzeba trochę głębiej znaleźć sens tej zagadki. Bo na pewno nie chodzi tu o żadną osobę, żadne rzeczy materialne. Po prostu ta mała podpowiedź, nie chodzi tu jako tako o rzeczy materialne, osobowe. Nie chodzi tu o osoby, ludzi, o stworzenia. Na pewno nie o to chodzi. Może to... Kto skorzysta z tej podpowiedzi, to skorzysta. Kto nie, to nie. Więc daję wam po prostu czas z tą zagadką jeszcze do jutra. Zobaczymy, czy komuś ten sposób się uda. No ja w tym momencie będę się z wami żegnał i do zobaczenia jutro. Może będą odpowiedzi na tą zagadkę już poprawne, a może nie. Któż to wie? Dzięki za tę uwagę i do zobaczenia. Już jutro. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć.